Już po raz czwarty w murach Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosco obchodzono Dzień Śląski, święto, którego głównym celem jest zaznajomienie uczniów z historią, kulturą oraz obyczajowością naszej małej ojczyzny. W obchodach tego dnia uczestniczyła cała społeczność uczniów tej placówki oraz grono pedagogiczne i zaproszeni goście. Uroczystość miała charakter akademii, podczas której młodzież zaznajamiano ze śląskimi tradycjami. Obchodom Dnia Śląskiego towarzyszyło w tym roku hasło Śląsk, takie miejsce na ziemi, które jest jednocześnie tytułem jednej z książek Marka Szołtyska, śląskiego pisarza i dziennikarza, który był jednym z gości uroczystości. Próbujemy łączyć przyjemne z pożytecznym w myśl zasady bawiąc, uczyć, ucząc bawić. W związku z tym zaczynamy od prelekcji pana Marka Szołtyska, który jest jakimś autorytetem, jeżeli chodzi o śląskość, o śląską gotkę, bo używajmy tego terminu śląska gotka, bo obecnie wiele osób się kłóci, czy to jest gwara, czy dialekt, czy język. W związku z tym pan Marek Szołtysek właśnie opowiada teraz uczniom o naszej gwarze, o śląskości. Później uczniowie będą prezentować to, co przygotowali o wiele wcześniej, ponieważ będą prezentować bądź skecze, bądź jakieś inscenizacje sceniczne, bądź ewentualnie dubbingi w gwarze śląskiej, w gotce śląskiej do popularnych filmów. Następnie będzie pokaz strojów śląskich. Później nasi młodzi przyjaciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętowicach zaprezentują swój 10-minutowy występ. A na końcu będzie rzecz, której chyba w naszej szkole jeszcze nie było, czyli bery i bojki po rektorowsku, bo to nauczyciele będą prezentować właśnie pewną bajkę w gwarze śląskiej, w gotce śląskiej. Obchody Dnia Śląskiego skłaniają uczniów do pogłębiania wiedzy na temat regionu oraz włączania się we wszelkie inicjatywy promujące śląskość. W tym dniu w szczególny sposób młodzież oddawała hołd śląskim tradycjom i obyczajom, między innymi poprzez prezentowanie swych umiejętności aktorskich. Dzięki takim przedsięwzięciom umożliwia się uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających nie tylko dalszą edukację, ale przede wszystkim współpracę ze społecznością lokalną na rzecz aktywności obywatelskiej. Ten Dzień Śląski organizujemy już po raz czwarty w szkole, natomiast my jesteśmy tutaj ekipą nauczycieli języków obcych. W tym roku postanowiliśmy my się tym zająć. No, ma to jeden cel po prostu, propagowanie kultury śląskiej, propagowanie tradycji śląskiej, gwary śląskiej, którą nasi uczniowie znają, aczkolwiek zauważamy, że im młodsi przychodzą do szkoły, tym coraz częściej rzadziej się nią posługują. Widać, że większość dzieci również jest przyjezdnych, że rodzice już nie pochodzą ze Śląska, bądź też ta gwara po prostu zanika, dlatego postanowiliśmy zająć się tym tematem. No i generalnie na tym to polega, żeby właśnie to wszystko ładnie propagować. Mamy nadzieję, że nam się tutaj to dzisiaj ładnie uda. Podczas obchodów Dnia Śląskiego uczniowie i zaproszeni goście podziwiać mogli również wystawę zdjęć na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego pochodzącą z Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Jednak w tym dniu najważniejsze było to, co przygotowała młodzież. Większość uczniów w tym dniu zawitała do szkoły w tradycyjnych śląskich strojach lub w przebraniach kojarzących się jednoznacznie z regionem. Chłopcy występowali w roli górników, a na szyjach dziewcząt zawieszone były tradycyjne korale. Myślę, że szczególnie właśnie placówki oświatowe są takim miejscem, gdzie można tą kulturę śląską kultywować, bo ona troszeczkę zamiera w naszych środowiskach takich domowych czy ogólnie na Śląsku jest dużo ludzi przyjezdnych i przez to ta kultura troszeczkę zanika. I myślę, że właśnie takie miejsca jak szkoła są dobrym takim miejscem, gdzie tą kulturę powinno się i należy ją kultywować, żeby ona rzeczywiście nie zamierała. Myślę, że jest duże zainteresowanie i zarówno tych, którzy wywodzą się z rodzin śląskich, jak i tych, którzy powiedzmy nie pochodzą ze śląskich rodzin, ale jeśli się im dobrze przedstawi tą kulturę, jeśli się im powie, zaznaczy się, że to jest właśnie ta nasza mała ojczyzna tutaj, ten Śląsk, że warto dbać o tą kulturę szczególną, to jeszcze jak się zaprosi ciekawych ludzi, którzy umieją tak dobrze opowiedzieć na tym, to uczniowie są bardzo zainteresowani tym tematem. Po głównych uroczystościach nakierowanych na zaspokojenie wrażeń duchowych przyszedł czas również na doznania dla ciała. Każda klasa przygotowała na szkolnych korytarzach stoiska wypełnione śląskimi smakołykami. Młodzież włożyła ogrom pracy w przygotowania wielu regionalnych potraw. Na stoiskach znaleźć można było m.in. śląskie kołocze, krupnioki, a nawet wodzionkę.
Na młodzież czeka koło, czekają bonbony. Też uczniowie, z tego co wiem, na swoich stoiskach ekspozycyjnych dysponują chlebem tłustym, smalcem, ogórkami, krupniakami, więc ta kuchnia śląska jest tutaj bardzo mocno zaznaczona i jakby zaakcentowana głównie przez uczniów naszej szkoły. Obchody Dnia Śląskiego w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych Don Bosco na stałe wpisały się już w kalendarz imprez organizowanych w placówce. Uczniowie szkoły z chęcią zawsze włączają się w to przedsięwzięcie i tym samym uczestniczą w kultywowaniu regionalnych tradycji i obyczajów